na hospicu. Dzień dobry. Znajdujemy się w hospicjum w Gliwicach, w hospicjum Miłosierdzia Bożego. Jest pan jednym z pacjentów tego hospicjum. Jak długo pan tutaj jest? Tu na oddziale jestem miesiąc czasu. Miesiąc czasu po wszystkich moich operacjach, co przeszedł. Cudowo się na tym oddziale do. Kolejny raz do normalnego życia. Bo w domu nie mam warunków, żeby samodzielnie robić po operacjach. Z tego względu, żebym się zdecydował przyjść tutaj, na ten oddział. Poszedłem do lusterka, patrzyłem, że były koszy i mi wyskoczyli. No i potem, że musiałem jeździć po lekarza i stwierdzili, że mam raka. No i tak się stało, że akurat zrobiłem badania i to wykazało. Rozumiem. No i po prostu przyszłem, bo przez tego raka mi już, jak coś robię, to muszę na kolanach robić. Bo nie ma siły i po prostu nie mogę dźwigać pewnych rzeczy tam, ani wiadra. A jak chcę ogień zrobić, to muszę na kolanach robić, bo nie daję rady sobie. A opieka to jest potrzebna, tak. Żeby jeden z drugim pomógł. Czy ma pan rodzinę, która się... No po prostu mam rodzinę, ale one też mają swoje... Swoje życie. Swoje życie, no ile mogą tam przyjść od czasu do czasu, to przyjdą, no ale przeważnie jestem sam w domu. Coś mi się stanie, to mi potem żadnie nie pomoże, bo to będzie za późno. A czy tutaj odwiedzają pana? No jak tu jestem, no to raczej tak odwiedzają mnie, nie? Nie często, ale przyjeżdżają, nie? Albo zadzwonią. Mhm. To jest częsty kontakt? Ile razy w miesiącu? Telefonicznie, no to tak zadzwonią. No. Córka najmłodsza to przyjedzie tam. Dobre. Przyjedzie tam w tygodniu, te dwa albo trzy razy. No tak, bo też ma dzieci, no to też musi się swoimi dziećmi zająć. No i swoje obowiązki też ma. Ale tak z dwa, trzy razy przyjedzie. Nie? Mhm. Bardzo trudne pytanie i nie wiem, czy pan się zgodzi odpowiedzieć. No, jak będzie dobre pytanie, to odpowiem. Jakie są rokowania? No, jak rokowania mogą być takie, jak człowiek nie myśli za dużo o tym, mogą być dobre. Jak za bardzo będzie o tym myślał, to różnie to bywa, albo się załamie, albo się da jakoś rady. No z tym trzeba żyć już do końca życia, bo będzie tak, albo inaczej. Tak. Bo innego wyjścia już nie ma, to się nie da. Czy ma pan wsparcie psychologa tutaj? Tak, mam wsparcie psychologa. No także nawet i sam idę,
żeby porozmawiać, bo rozmowa dużo pomaga takiemu, co jest na raka chorej. Bardzo groźnie. Jak zagrażę to mojemu życiu, to przebywam w szpitalu w hospicjum. A tak jak wychodzę do domu, to zajmuje się mną lekarz doktor Szczelecki i pielęgniarz pan Sebastian, niestety nie pamiętam jego nazwiska, ale jest to jedyny mężczyzna pielęgniarz opiekun. I to oni, na przykład lekarz doktor Szczelecki przyjeżdża raz w miesiącu, chyba że teraz tak się działo ze mną źle, to przyjeżdżał co 3 dni, a pielęgniarz codziennie. Są bardzo opiekuńczy, komunikatywne, potrafią rozbawić, żeby, no, to znaczy lekarz musi być poważny, ale bardzo związaliśmy się, że nie musimy się krążyć wokół tematów, tylko po prostu on wie. Mówicie wprost do siebie, dokładnie, tak? Dokładnie. I on też, i dużo, jak jest ze mną źle, to bardzo się martwi. Jest bardzo oddany pacjentom. I nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że jest dobrym człowiekiem. Tak samo jak opiekun, pielęgniarz, czy jak to się tam nazywa. Jak ważna, jest właśnie relacja pomiędzy pacjentem a lekarzem? Słucham? Jak ważna jest relacja pomiędzy pacjentem a lekarzem? Moim zdaniem jest bardzo ważna, bo jest to sposób na zaufanie. Na przykład ja choruję już od wypadku, miałam 95 wypadek, to można sobie policzyć, jest to chyba 25 lat, tak? Nawet dłużej, tak. Mniej więcej. I po prostu to choroba pociągnęła chorobę, że teraz mam wielochorobowość, a nie chcę wymieniać każdej, bo byśmy tu opowiadali przez tydzień. I moim zdaniem jest ważna relacja między pacjentem a lekarzem, bo jest to rodzaj zaufania, opieki, szczerości i nawet mogę moim zdaniem powiedzieć, że zaufania i bardzo wielkiego zaufania, a ja poznałam w swoim życiu mnóstwo lekarzy i na przykład taki lekarz jak doktor Szczelecki w hospicjum domowym, chociaż to też są fajni, ale najbardziej jestem zżyta z nim, dlatego że to on się mną zajmuje, ja stąd wychodzę i naprawdę spotkałam na jednej ręce, można policzyć, lekarzy tak oddanych pacjentom jak on. Nazywam się Małgorzata Krzyżak. No, już jestem wiekowa, mam 55 lat, a w swoim zawodzie jako pielęgniarka pracuję już przeszło 35 lat.
Doświadczenie moje no, jest już spore, albowiem pracowałam na chirurgii ogólnej, ortopedii, na anestezjologii. Od 15 lat jestem w hospicjum. Pracuję jako pielęgniarka, tak już wcześniej powiedziałam. I przyjęłam się tutaj na pełny etat ze względu na to, że postrzegłam pracę tutaj zupełnie inną, aniżeli pracę, jaka jest w oddziale. Oddziale, gdzie praktycznie przede wszystkim mamy na uwadze pacjenta, ale również i pracę zabiegową. Natomiast tutaj poświęcamy czas stricto pacjentowi, opiekujemy się nim no właśnie, całościowo, bo to jest, holistycznie. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo ja przygotowując się do tego nagrania poczytałem w zasadzie jak funkcjonuje hospicjum, tak? Tutaj już się w zasadzie nie leczy pacjentów, tylko właśnie otacza opieką, dobrze mówię? Tutaj również leczymy tych pacjentów, bo to nie jest tak, że zostawimy pacjenta sobie, jego chorobie i nie kontynuujemy leczenia. Pacjent dla nas jest głównym powodem, wokół którego toczy się wiele różnych spraw związanych z jego zdrowiem i z jego polepszeniem tej jakości na co dzień. Z komfortem czyli życia, tak? Przede wszystkim. Czyli jeśli pacjent na przykład jeździ na naświetlania do onkologii, na oddział onkologiczny, to również przebywa u nas w hospicjum. Wiąże to się z pobytem kilkudniowym. Po zakończonych naświetlaniach pacjent również pozostaje u nas przez pewien okres czasu pod obserwacją naszą, a potem zostaje wypisany do domu. Więc jest to kontynuacja jakby leczenia. Nie jest to stricte miejsce, gdzie pacjent pozostaje i umiera, bo tak większość osób kojarzy hospicjum. A to jest błędne tłumaczenie. Większość osób, które ma u nas pacjentów swoich, rodziny, dopiero sobie zdają sprawę w momencie, kiedy ten pacjent jest u nas, że jest to miejsce, gdzie pacjent czuje się bezpiecznie, gdzie czuje się zaopiekowany, gdzie rodzina, która jest zmęczona opieką w domu, może liczyć na naszą pomoc. Tutaj jest tak zwana opieka wyręczająca, czyli jeśli ktoś jest zmęczony tą opieką nad pacjentem śmiertelnie chorym, my pomagamy. Rodzina przychodzi do nas po wcześniejszym wypoczęciu w domu i poświęca swojej osobie, to znaczy osobie z rodziny, czas, będąc wypoczętym. I to jest właśnie czas, który jest bardzo ważny dla samego pacjenta, bo wypoczęta rodzina, poświęcająca tą opiekę u nas, inaczej, siebie wszystko. Inaczej podchodzi do tego, tak. Bo tutaj rozmawiałem z jedną czy z dwoma osobami i mówi, że ten kontakt z rodziną jednak nie jest najlepszy. Co wtedy? Czy staracie się w jakiś sposób właśnie nie jak najbardziej. Mamy na przykład panią psycholog, która rozmawia z rodzinami, która rozmawia z pacjentem i stara się rozwiązać problem, który czasami jest błahym problemem, ale jest to czasami związane, tak jak mówię, z samym zmęczeniem nad opieką pacjenta, a czasami są to głębsze problemy, bo to dotyczy również rodzin, które nie radzą sobie z zaistniałą sytuacją, a mianowicie z chorym pacjentem, nie są w stanie pomóc mu, nie są w stanie zaopiekować się odpowiednio nim, czyli nawet przy takich zwykłych, prostych, pielęgnacyjnych sprawach, jak jest mycie pacjenta, obłożnie chorego, który leży w łóżku, dla niektórych rodzin staje się to wielkim problemem. Natomiast my poprzez swoje doświadczenie, poprzez wieloletnią pracę i nie tylko, potrafimy się tak zaopiekować tym pacjentem, że przede wszystkim on się czuje u nas bezpieczny. Bo bardzo często jest tak, że my hospicjum bardzo się boimy. Wyobrażamy sobie to miejsce jako miejsce, gdzie pacjenci tylko i wyłącznie umierają. A to nie jest prawda, bo pacjent zaopiekowany, pacjent, który śmiertelna choroba, która jego dotyczy, dotyka,
to pacjent, który żyje i który chce być niejednokrotnie. Każdy ma problemy. Człowiek, który normalnie funkcjonuje, jak i osoba chora. Nam wydaje się, że osoba chora, która jest u tego kresu życia, tylko i wyłącznie myśli o śmierci, a to nie jest prawda. Wiele jest problemów nierozwiązanych, gdzie ludzie właśnie borykają się z tymi problemami i my im pomagamy rozwiązać te problemy. Wychodzicie naprzeciw. Jakby temu, to, co się dzieje. Mhm. Dokładnie. Czasami nawet staramy się szukać rodziny, gdzie pacjent jest samotny. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że odnalazły się dzieci pacjenta. Jest w ogóle wiele różnych sytuacji bardzo ciekawych, gdzie rodziny jednoczą się, gdzie dzieci nie przychodziły od lat do ojca, a w tych ostatnich chwilach poprzez kontakt nawiązany przychodzą, odwiedzają. Pacjent kiedyś mi powiedział: starszy pan, całe życie, siostro, byłem dobrym człowiekiem. Dlaczego mnie to spotkało? Tak trudno odpowiedzieć czasami, co miałam powiedzieć. Powiedziałam: panie Tadeuszu, ale ma pan wspaniałe dzieci. Niech pan zobaczy, one do pana przychodzą, odwiedzają, są przy panu. A pan Tadeusz mówi: to prawda, dzieci mam wspaniałe. Może czasami żyjemy po to właśnie, żeby pewne chwile potoczyły się, na które tak naprawdę nie mamy wpływu, ale które gdzieś tam potem zostają zapamiętane na długo. Miejsce to jest bardzo potrzebne, przede wszystkim dlatego, że coraz więcej osób jest chorych na nowotwory. Coraz więcej mamy zgłoszeń, a mało miejsc. Szkoda tylko, że to jest tak niezauważalne przez osoby, które są decyzyjne, że pozostajemy sami czasami, bez pomocy. Jak ważny jest Bóg, jak ważna jest wiara w życiu człowieka, patrząc z pańskiej pozycji w tej chwili? Bóg u mnie duchowość jest wspaniałą. To jest wiara do mojego Boga, Jezusa Chrystusa, wspaniała. Od dziś się uczę właśnie tej duchowości, dostaje tą siłę do dalszego życia. Wspaniali ludzie, wspaniali zakonnicy, zakonnice. No, mam kontakt, nawet tu mnie już odwiedzili ze Sośnicy zakonu siostry, bo też tam przy kościele przez 8 lat byłem, pomagałem, niosłem posłanie też na Sośnicy. Kiedy patrzymy, przepraszam, że tak przerwę, kiedy patrzymy na pontyfikat Jana Pawła II, wielu krytyków ocenia go, że pod koniec swojego życia, pomimo choroby, nadal trwał w posłudze. Patrząc pańskimi oczyma w tej chwili na ten jego pontyfikat, czy pan może coś na ten temat powiedzieć? Czy człowiek, który jest chory, powinien być wykluczony z życia? Czy powinien być izolowany? Czy też powinien normalnie funkcjonować? Izolacja nigdy takiego człowieka. Ja mówię o sobie. Mhm. Tak jakby był, że nie mogę uczestniczyć w normalnym życiu tam na zewnątrz.
to bym tu dzisiaj nie siedział i nie mówił. Tak. Bo ta wiara by mnie jest tak silna. Gdyby nie to, że jestem dziś tu, gdzie jestem, w tym domu hospicjum Miłosierdzia Bożego, to dzisiaj bym jechał na 16 na Górę Świętej Anny, gdzie raz w miesiącu się spotykamy. Też tacy ludzie jak ja, i mniej chorzy, i bardziej chorzy ode mnie. Ja daję świadectwo tamtym ludziom właśnie, że można przyjść do ludzi względem wiary, pomodlić się i robić to, co do mnie należy. Jaką trzeba być osobą, jaką trzeba mieć siłę w sobie, żeby tutaj pracować? To jest bardzo indywidualna sprawa, natomiast na przestrzeni tych 15 lat, które tutaj pracuję, mogę powiedzieć, że no, trzeba być silnym psychicznie, ale i fizycznie. Psychicznie ze względu na to, że jednak jest to miejsce, gdzie dużo osób odchodzi i trzeba być wsparciem nie tylko dla koleżanek, kolegów w tak ciężkich chwilach, ale również dla rodziny. Dla rodziny, która ubolewa, która niejednokrotnie nie godzi się na odejście swojej bliskiej osoby. A jednak trzeba być przy tej rodzinie i pomóc jej zrozumieć tą sytuację. No, są to bardzo takie chwile wzruszające. No i trzeba być silnie psychicznym, żeby dać radę wytrwać w tej swojej pracy. Dużo empatii trzeba przede wszystkim też mieć, bo pacjenci są różni. To nie tylko pacjenci, którzy cierpią i którym się pomaga i którzy są wdzięczni, ale to również pacjenci, którzy są czasami agresywni, którzy sobie nie radzą z własnymi tymi właśnie przyziemnymi problemami związanymi ze śmiercią. I reagują agresją po prostu. Dokładnie. Nie tylko wobec personelu, ale również wobec własnej rodziny. My staramy się z tym wszystkim pogodzić na zasadzie zaspokojenia pacjenta, jeśli chodzi o jego potrzeby, no a również i o rodzinę, prawda? Więc holistycznie tutaj traktujemy pacjenta, rodziny, bo jest to praca, która jest związana nie tylko samą opieką nad pacjentem śmiertelnie chorym, ale również nad rodziną, również i po śmierci pacjenta. Nagraliśmy jedną z wypowiedzi w kaplicy. Czy ta obecność religii jest tutaj zauważalna? Obecność Boga, obecność jakiejś takiej refleksji nad swoim życiem, chęci poprawy tego życia? No jak najbardziej. Od strony duchowej. No jak najbardziej. Jeśli ktoś wierzy w Boga, to jest na pewno mu łatwiej. Jeśli ktoś nie jest pogodzony, że tak powiem, z Bogiem, to my to też widzimy. To odchodzenie czasami jest no, takim wielkim cierpieniem dla pewnych osób. Śmierć to nie jest coś, co nam się czasami wydaje, że nagle występuje. Ta śmierć czasami trwa. U niektórych szybciej, u niektórych dłużej. My potrafimy czasami to zauważyć, bo pacjent, który odchodzi, to pacjent, który przez dłuższy okres czasu podsypiający, który ma spowolniony oddech, gdzie organy pewne już odmawiają posłuszeństwa i można to zauważyć, chociaż każda śmierć jest inna. Nie ma takich samych śmierci.